Witam serdecznie na konferencji prasowej Astorii Bydgoszcz. Dzisiaj nie hala sportowa, która jest naszym naturalnym środowiskiem, ale znajdujemy się w sercu Bydgoszczy. Jesteśmy w restauracji Kuchnia, której bardzo dziękujemy za dzisiejszą gościnność. Bardzo się cieszymy, że właśnie w tym miejscu zostanie ogłoszony nowy sponsor tytularny Astorii Bydgoszcz. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, sympatyków Astorii Bydgoszcz. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie. Witam serdecznie gości dzisiejszej konferencji. Są z nami pan Bartłomiej Cezej, prezes zarządu Astoria Bydgoszcz, pan Sławomir Kręczyk, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacja Enea S.A., pani Agnieszka Żyro, wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych Enea Service, pan Piotr Król, poseł na Sejm RP, pan Marek Wiśniewski, inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, pan Jerzy Chudeusz, trener KK Astoria Bydgoszcz. O zabranie głosu poproszę prezesa zarządu Astorii Bydgoszcz, pana Bartłomieja Cezeja. Witam serdecznie wszystkich dziennikarzy, którzy przybyli na naszą konferencję, ale przede wszystkim witam naszych gości, przedstawicieli naszego nowego sponsora, pana posła, przedstawiciela Urzędu Miasta i pana trenera. Jest to dla nas bardzo ważna chwila, bardzo ważne wydarzenie, na które klub, zawodnicy tego klubu i myślę, że przede wszystkim wszyscy kibice, sympatycy naszej drużyny długo czekali. Bardzo dużo pracy nas to kosztowało, ale warto było czekać, bo w dniu dzisiejszym mam tą przyjemność ogłosić, że od dzisiaj wszystkie drużyny naszego klubu, począwszy od najmłodszych drużyn grup młodzieżowych, poprzez przede wszystkim drużynę seniorów występującą w pierwszej lidze, będą reprezentowały nasze miasto pod nazwą Enea Astoria Bydgoszcz. Ja jestem zaszczycony, że za mojej kadencji klub ma możliwość nawiązania współpracy z tak poważnym partnerem, z tak poważną firmą. Wierzymy jako zarząd klubu, że będzie to nowe otwarcie w rozwoju naszej drużyny, że wraz ze spółką Enea będziemy walczyli o najwyższe cele, ponieważ firma też tutaj podczas pierwszych spotkań pytała o nasze plany. Plany zapewniam, że będą ambitne, bo sama spółka Enea jest ambitna i nasz klub też chce być ambitny i dążyć do jak najlepszego reprezentowania zarówno naszych wszystkich partnerów, zarówno sponsora tytularnego, jak i innych firm, które z nami współpracują, ale przede wszystkim godnego reprezentowania naszego miasta. I wierzę, że wspólnymi siłami nam się to uda. Pierwszymi efektami tej nawiązania tej współpracy to jest też osoba pana trenera Jerzego Chudeusza, którego na pewno nie byłoby z nami, gdyby nie wsparcie firmy Enea, nie byłoby też nowego zawodnika. Na to wszystko mogliśmy sobie pozwolić dzięki temu, że już od tego sezonu będzie firma Enea w nazwie naszych drużyn. Ja muszę też podkreślić to, że ja się bardzo cieszę, że spółka Enea od początku układał też nacisk na to, żeby te środki trafiały też do grup młodzieżowych. Do tego, żeby to nie była tylko inwestycja w sport seniorski, ale też w młodzież, która nie ukrywajmy jest przyszłością wszystkiego, zarówno tej naszego klubu, jak i po prostu nas jak ludzi. Bo musimy inwestować w dzieci. Tak? Jest to ten problem, że nie coraz więcej młodzieży skupia się na internecie, na takich rzeczach, więc cieszymy się, że tutaj też jest na to nacisk ze strony sponsora i my będziemy starali się zrealizować zadania, które też firma Enea przed nami przedstawiła, jeżeli chodzi o inwestowanie w dzieci i młodzież i zapewnienie im jak najlepszych warunków do rozwoju, do zainteresowania ich sportem, a przede wszystkim koszykówką. Chciałbym zacząć od tego też, żeby oficjalnie przywitać firmę Enea i tutaj symbolicznie przekazać koszulkę przygotowaną specjalnie na tą okoliczność. Państwo, na pana ręce koszulka z numerem 2017.
ponieważ wierzymy, że ten rok będzie należał do drużyny Enea, w której byli. Serdecznie witamy w Bydgoszczy i oby jak najdłużej i z jak największą rocznicą. Wierzymy, że już niedługo też panie tych, którzy na naszych meczach zobaczą. Dobra. Bartek. Bartek. Oczywiście tak, najbardziej pamiętać.
nadzieję, że jest XXL, bo może dojdę. Tak pół żartu, pół serio. Przede wszystkim nie ma chyba przyjemniejszej i właściwie zacznę w inny sposób. Wiesz, od kilku dni zastanawiam, czemu mam taki dobry pomysł. Bo chyba nie ma przyjemniejszej sytuacji w życiu, niż być ojcem chrzestnym takiego tak szczęśliwej sytuacji dla miasta. 16 lat miałem przyjemność, a mam świadomość tego, że część osób, które tutaj jest na sali, jakby doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego sportu nieznacząco bije, ale po tych 16 latach w Komisji Sportu Rady Miasta po prostu mogę powiedzieć, że jakieś rozeznanie po polskim sporcie mamy. Pamiętam erę Wielkiej Polonii, pamiętam erę Wielkiego Zawisza, okręty flagowy, z którym też była kojarzona w tej chwili. Z różnych względów nie czas, żeby to analizować. Ta sytuacja potoczyła się tak, jak potoczyła. Ale kojarzę też, zresztą pan prezes Jacek Borkowski jest dla mnie takim dobrym symbolem tego, jakie jest profesjonalne zarządzanie klubem, jakie jest podejście, jaka jest pasja w tych ludziach, którzy ten klub tworzą. Z drugiej strony to jest klub, w którym od początku do końca świetnie zorganizowane szkolenie dzieci i młodzieży, co jest dużym argumentem, wiemy, dla grupy NEI. Jest obiekt, którym klub może grać. Krótko mówiąc, jest cały szereg czynników, które dają poważną szansę na to, że być może ktoś jeszcze uzna dzisiaj, że to są słowa na wyrost, ale ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, patrząc Państwu w oczy, że kiedyś Astoria, mam nadzieję, że szybciej dalej, stanie się jednym z urzędów flagowych Bydgoszczy w obszarze sportu. Że da nam taką rozpoznawalność, jak kiedyś dawała nam Wielka Polonia i Wielki Zawisza, którym życzę do powrotu do lat świetności, ale ten klub moim zdaniem wszystkie te dobre warunki do tego spełnia. Ja pomyślałem sobie tak, pracuję w Komisji Energii. W Bydgoszczy są tysiące klientów grupy Enea, dzięki którym dostarcza nam do naszych mieszkań, do naszych domów prąd. Z drugiej strony mamy tutaj klub, który jest tworzony przez pasjonatów, niezwykle uczciwych i zaangażowanych. Jacek widzę, że też jest w pracy, bo ja no stop pracuję. Obsługuje kamerę, to najlepiej pokazuje, jakie mają podejście do tego, co robią. Z drugiej strony świetnie zorganizowana ta szkolenie dzieci i młodzieży. Z trzeciej jest obiekt, więc w mojej ocenie naprawdę są spełnione wszystkie warunki do tego, żeby to mogło zagrać. Mam głęboką nadzieję i takie podziękowanie też kieruję na dzisiaj pani prezes i pana dyrektora, że to będzie dla NEI naprawdę dobra inwestycja, bo to się po prostu musi udać. To albo będzie duży sukces, albo wielki sukces. Innej alternatywy nie widzę. Kilka dni temu, właściwie niedawno, w Bydgoszczy się ukazała taka książka o takim wybitnym bydgoszczaninie. To był Józef Święcicki, to jest człowiek, który zbudował tyle pięknych budynków i zaprojektował tyle piękna Bydgoszczy, które zostało po dzisiaj. Pomyślałem sobie, że chyba najlepszy symbol i chciałem na ręce pani prezes przekazać tą książkę z prośbą przekazania dla pana prezesa Wiesława Kowalika, dla prezesa grupy Enea, żeby to, co państwo budujecie dzisiaj, oczywiście w Bydgoszczy, żeby miało tak wielki wymiar. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pragnę tylko powiedzieć jedną rzecz, mianowicie
mianowicie taką, że miasto Bydgoszcz zawsze dotowało sport dzieci i młodzieży, sport na szczeblu seniorskim. Oczywiście w przypadku klubu koszykarskiego Astoria jest zarówno tutaj szkolenie, fantastyczne szkolenie w zakresie dzieci i młodzieży. Takie wsparcie ten klub od nas też otrzymuje corocznie w ramach konkursów pożytku publicznego na typowe szkolenie. Tak samo podobnie jest, jeśli chodzi o seniorów. Mam nadzieję, bo w tej chwili właśnie trwają prace komisji, że w tym roku te pieniążki nie będą mniejsze niż na poziomie roku ubiegłego, a jak pan prezes wie, w ubiegłym roku no, były to już godne kwoty. Także z pewnością miasto w dalszym ciągu będzie bardzo, bardzo wspierało tutaj rozwój klubu koszykarskiego Astoria. Dziękuję. Za to bardzo dziękujemy. Staram się, jak powiedziałem, godnie reprezentować Bydgoszczan, nasze miasto i wszystkich naszych sympatyków. Jeżeli chodzi też o tą nową współpracę, chciałbym podkreślić to, że te środki będą naprawdę trafiały do właśnie też dzieci, młodzieży, do trenerów. Chcemy zacząć też mocniej inwestować w te osoby, które pracują w klubie, w budowanie solidnych fundamentów na przyszłość, więc chcielibyśmy, żeby to nie był jeden rok, żeby ta współpraca zaowocowała tym, że w przyszłości klub będzie miał, jak powiedziałem, solidne fundamenty do szkolenia dzieci i młodzieży, do godnego reprezentowania miasta. Będziemy starali się dalej tak prowadzić klub, żeby w drużynie seniorskiej grało jak najwięcej wychowanków i zawodników Bydgoszczy, bo tu trzeba to podkreślić, że jesteśmy na w pierwszej lidze chyba jedynym takim zespołem, który ma taką liczbę wychowanków w pierwszej drużynie. I wierzymy, że to jest z pomocą sponsora tytularnego, z zaangażowaniem innych sponsorów, wspólnymi siłami będziemy budować silny zespół koszykarzy. Na sam koniec, jeszcze przed Państwa pytaniami, chciałbym zaprosić wszystkich na sobotni mecz. Z dwóch powodów. Oczywiście pierwszy powód to jest to, że będzie prezentacja nowej nazwy drużyny, nowego sponsora tytularnego. Teraz mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, jeżeli powiem, że najważniejszym powodem jednak będzie Adaś. Adaś, któremu chcę pomóc, który jest poważnie chory, ale przy tym, co go spotkało, jest fenomenalną młodą osobą. Osobą pełną życia, która myślę, że może być wzorem do tego, jak należy walczyć i podchodzić do swojej choroby. Zbieramy środki dla Adasia po to, żeby pozwolić Adasiowi uniknąć szkody. To się udaje Adasia rybistą. Jest potrzebna poważna kwota. Cel jest bardzo ambitny, bo to jest kwota minimum 13 tysięcy złotych. Natomiast wierzę, że wspólnymi siłami, wszystkimi naszymi kibicami uzbieramy tą kwotę. Na meczu będą jeszcze przeprowadzone specjalne licytacje. Część licytacji już się zakończyła, te, które były na stronie Allegro. Natomiast na meczu będą jeszcze licytacje kolejne. I co ważne, będą bilety cegiełki. I ważną rzeczą jest to, że osoba, która kupi bilet za najwyższą kwotę na ten mecz, a sama może sobie wybrać, ponieważ każdy sam będzie wybierał, jaką wartość będzie miał bilet cegiełka, będzie miała tą przyjemność, żeby na kolejnym meczu być asystentem pana trenera Jerzego Kudoruszy. I dodatkowo dostanie specjalną koszulkę wraz z pamiątkową licencją Adasia. A to będzie licencja wyjątkowa, ponieważ Adaś będzie zawodnikiem naszego klubu na tym meczu i będzie najmłodszym w historii zawodnikiem na rozgrywkach pierwszej ligi. Więc na pewno licencja bezcenna i jedyna w swoim rodzaju. Więc wierzę, że nasi kibice nie zawiodą, że jak najwięcej osób przyjdzie w sobotę przywitać naszego nowego sponsora tytularnego, przywitać nową tak naprawdę nazwę drużyny i pomóc Adasiowi. Dziękuję wam bardzo. To jest dla mnie wielka radość, że akurat od niedawna będę sobie znowu wdrożył, natomiast od niedawna w Astorii akurat wchodziłem na taką kwestię, która jest niezwykle ważna dla klubu. Ja widzę tam sobie
Ja myślę, że w momencie, kiedy wszyscy będziemy mieli taką świadomość, że zmieniamy coś naprawdę ważnego i dobrego, wykażemy się tą cierpliwością i idziemy w takim kierunku, jakbyśmy oczekiwali. Sezon w tej chwili jest tylko istotny dla tych drużyn. Ci chłopcy nabierają dopiero umiejętności, możliwości wiary w to, że mogą wreszcie grać. A myślę, że o takie właśnie rzeczy nam chodzi, które o rzeczy wielkie. Pan poseł powiedział również, jest to ważne miejsce, zajmuje historia. Powinniśmy o tym w sercach mieszkańców. Chcielibyśmy temu sprostać. Myślę, że i po to ja się tutaj znalazłem, zdaję sobie sprawę z jakiejś odpowiedzialności i powiedzmy powiedzieć, że robię wszystko, żeby spełnić te oczekiwania. Dziękuję. Jak to wygrywamy. Oczywiście wygrywanie
to na końcu czyte cząstkowe. To jest niezwykle istotne. To trzeba się tego nauczyć, to trzeba wiedzieć, jak to robić i trzeba konsekwentnie i znowu jeszcze raz podkreślam cierpliwie do tego dochodzić. Druga rzecz, to pan jakie będą okoliczności, pan pierwszy sprawiał, iż jedna urna, która dał ten spraw, który tam był, i ta umowa będzie przyjeżdżała, to znaczy, jeżeli mówimy o przeszłości klubu, to mówimy o związku, że miał ona przynajmniej 2-3 lata, to jest w takiej ewentualnej przyszłości może myśleć o tych marzeniach, które zajmie się z awansem, z rozwojem, z autorem, tak. Tak. Więc
już pewne kroki zostały podjęte, o których Państwo będą się niedługo dowiadywali o tym, jakie zmiany są wprowadzone w klubie, jakie nowe projekty ruszą, też przede wszystkim jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. Bo będziemy o tym z dumą informowali, będziemy podkreślali to, że takie przedsięwzięcia są możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że właśnie Polski jest tylko sponsora. Jednym z celów, który był też starany, to były inicjatywy społeczne, którą jest między innymi mecz charytatywny. To, że cały dochód jest przeznaczony na leczenie Adasia, nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie spółki Enea. I też jednym z wymogów jest to, że mamy się w takie rzeczy angażować w klub. Do tego nie trzeba nas zachęcać, bo Państwo sami wiecie, że my to robiliśmy dużo wcześniej, tak? Na tyle, na ile nam możliwości pozwala. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Mam tutaj do Krewa i Krewa. Tym składem, który Pan teraz ma, da się zobaczyć w utrzymanie, czy spodziewa się Pan jakiś znany wzmocnień? Czy ma tak powiem ten skład? Czy ja można od razu powiem, że wzmocnienie nie można robić po okienkę? To jest podstawowa sprawa, ale ja myślę, że jeszcze raz mówimy tutaj o takim projekcie no dużym, który ma otwierać drogę dla młodych zawodników, dla młodych graczy. Super by było, żeby rzeczywiście zbudować zespół zrobiony jedynie ze swoich kochanych. Oczywiście w skali kraju, w ogóle całej Europy, to jest to prawie, że niemożliwe. Nie ma takich, które aż tak funkcjonowały, że miały stały swoje zespoły. Dlatego wracając do tego pytania. Oczywiście, że jest to wszystko możliwe. Tak jak Pani też powiedziała, plany czy ambicje wszystkich, od zawodników po moje, są takie, żeby wygrywać. To jest, tak już powiedziałem wcześniej, sportowy kolega. Ja ciągle powtarzam zawodnikom, że uwagi na każdy mecz jest wyzwanie. I to nie ma znaczenia, czy się gra przeciwko liderowi tych rozgrywek, czy się gra przeciwko jakiś mecz kontrolny z ekstraklasą. Zawsze musimy podejmować te wyzwania i walczyć. Jeżeli każdy się też podejmuje, chciał od początku do końca starać dla siebie wszystko, to oczywiście jest to możliwe. Natomiast życie weryfikuje to wszystko, jakby czasami brutalnie i na bieżąco i trzeba mieć tego świadomość. I nie można podchodzić do tego, ja tu też mówię w tej chwili tylko o zawodniku, że czasami młodych ludzi, ja dawniej tego nie obserwowałem, parę lat nie patrzę w produkcji i przyznam się, że teraz czasami dla młodych bardzo łatwo się rozmawia. Przepraszam. Ja chciałbym wpoić tym zawodnikom, że jeżeli się od pierwszej do ostatniej sekundy leczy walczyło, to już jest zwycięstwo. A wyniki sportowe będą przychodziły po jakimś tam czasie, jeżeli będą realizowali, bo się starali, odkładaliśmy cały swój wysiłek, to one muszą przyjść. I ja bardzo na to liczę. I dlatego ja mówię, nie chciałbym tutaj mówić, pan redaktor, że dajcie utrzymanie. Tak, to jest bezwzględny plan minimum. Natomiast mówię, każdy zwycięstwo doprowadzić nas może do jakiegoś tego wyższego celu. Marzymy o tym. Bez marzeń nie ma. Pozwolę sobie dodać, to rozmawialiśmy zresztą na ostatnio z trenerem, Duszem, z trenerem Kędzierczykiem. Do fazy play-off lecimy 3 punkty. Zostało 13 spotkań rundy rewanżowej. To jest i dużo, i mało. Chłopacy, zarówno zawodnicy, jak i trenerzy mają tę świadomość, że pora zacząć wygrywać i chłopacy są bardzo zdeterminowani, żeby wraz z tym nowym otwarciem, z nowym sponsorem wejść dobrze i pozytywnie w kolejne mecze. Mamy derby, jest nowy sponsor, idealna okazja, żeby się przełamać, żeby zacząć wygrywać. Tak jak powiedziałem, są to tylko 3 mecze, jastrzyk. Natomiast to zależy tylko i wyłącznie od zespołu. Potencjał jest, sam pan trener też podkreśla. Są tam na młodzi zawodnicy, ale oni już mieli tyle czasu, żeby dziś dojrzeć do tego, o co gramy. I ja wierzę, patrząc też na ostatnie spotkania, bo byłem i w Lesznie, w Warszawie, że od najbliższego meczu będziemy mieli więcej zwycięstw, tak? I będziemy, włączymy się realnie w walkę o co najmniej bezpieczne utrzymania. A jeżeli nam się uda, to i o te play-off. Natomiast to trener mówił. My się będziemy skupiać na razie na każdym kolejnym meczu, na każdym kolejnym zwycięstwie i tylko o tym będziemy myśleć. A o tym celu na końcu sezonu będziemy rozmawiać w marcu. Dziękujemy bardzo. Pewnie jak Państwo wiecie, że pieniądze nie grają, ale bez pieniędzy sukces jest tak naprawdę w sporcie niemożliwy. Tutaj myślę, Pan trener potwierdzi. Będziemy powtarzać jak mantrę, bez pieniędzy nie będzie możliwe również wyleczenie Adasia.
Także tutaj wielki apel do Państwa, do mediów, aby poinformować Bydgoszczan, że w sobotę o godzinie 19 w hali Artego Arena gramy przede wszystkim dla tego małego, uśmiechniętego dżentelmena.